Siemano, skąd to ja wracam? Idealnie się wpisuję, tak sobie wracam i ostatnio różne takie, raz, że ja czytałem, niespecjalnie chciałem się tym zajmować, ale też parę osób do mnie pisało, jak i to teraz stwierdziłem, że tak, faktycznie można to nagrać, a dzisiaj jest idealny moment, bo skąd ja wracam? Wracam z centrum dystrybucji Biedronka, gdzie będę pracował. Idealnie się to wpisuje w temat instagramowych atencjuszy, wojowników Boga, ekspertów rozwoju osobistego, dochodu pasywnego i innych, których obserwuję i których część z Was obserwuje, bo mi wysyłacie te tematy. Jak to teraz w trudnych czasach płaczą, kurde, zrzutka.pl, pomagam.pl i te inne tematy, bo na życie nie mają. No bo niestety, bo jak pojawiły się problemy, no to ludziom już nie w głowach pierdolety, lanse facebookowe, instagramowe i płacenie ludziom za to, że prezentują ich niespełnione marzenia, które tamci mogą prezentować tylko i wyłącznie dlatego, że inni za to płacą. Bo tych przerobiłem ekspertów rozwoju osobistego i tak dalej, takich, zresztą większość z nich to są tacy eksperci rozwoju osobistego, eksperci dochodu pasywnego, samo pojęcie jest kretyńskie, bo tak naprawdę jest niewiele źródeł utrzymania, które można by zakwalifikować, chociażby tak zamykając mocno jedno oko jako dochód pasywny, bo wynajmowanie mieszkań to jest dalekie od dochodu pasywnego. Tak jak tam Kiyosaki i inni lancerzy się promowali, miliony zrobił na transakcjach właśnie tych, na transakcjach związanych z nieruchomościami. Tak naprawdę nie zrobił ani jednej i cały hajs, jaki ma, to z tego, że wciskał ludziom ciemnoty o tym, jaki to on jest, kurde, rentier. I teraz wszyscy temu podobni eksperci, kurde, jest płacz, zrzutka.pl, bo niestety, bo ludzie przestali wydawać, ludzie zaczęli zostawiać sobie te pieniądze, odkładać. Już nie chcę im się oglądać tego szajsu, bo co? No bo no niestety sytuacja wymusiła na ludziach logiczne myślenie, tak? No i instagramowi atencjusze i atencjuszki, co tu robić? Zatrudnić się w Biedronce, no mi się też szkolenia rozsypały, no siłą rzeczy, tak? No zakaz zgromadzeń i tak dalej, no i co? I kilka szkoleń, i to fajnych szkoleń, poszło się paść, kilka projektów się odsunęło, znaczy poszło się paść, no odsunęły się w terminie, tylko że termin jest odsunięty, co, ad infinitum, niestety, bo cholera wie, kiedy to się skończy. Natomiast plus jest taki, że automat w centrum dystrybucji, kawa palona, świeżo zmielona za 1,60 zł, bardzo fajna, centrum dystrybucji Biedronka. Czuję, że już mi się ta współpraca podoba. Zwłaszcza, że mój ekspres w domu też szlak trafił. I nie płaczę na zrzutka.pl, że potrzebuję na ekspres, żeby się lansować, kurde, z codzienną kawą. Także, ale dzięki nim można teraz też fajnie spędzać czas. Właśnie czytając te ich płacze, jak to teraz mają ciężko. Jak mają problem w życiu, bo nie ma już na stejki w restauracjach, bo brakuje hajsu na tipsy, bo brakuje hajsu na robienie sobie cycków, na zdjęcia z limuzynami, na kupowanie kwiatów swoim, kurde, kochanym drugim połówkom. I co? No i jest problem, tak? Gdzie jest teraz ci eksperci właśnie od rozwoju osobistego? Tu jest rozwój osobisty. Tu teraz, że trzeba podwinąć rękawy i wziąć się za robotę porządną. Oczywiście, że też ja bym chciał sobie lansować się na Facebooku i mieć z tego pieniądze, tak? Poniekąd do tego zmierzam, w cudzysłowie, tak? Ze swoją działalnością.
Oczywiście, bo jest to wygodne. Natomiast trzeba mieć jaja, że jak się nie da, albo nie jest się na tym poziomie, że co by się nie stało, jak kurde, gwiazdy kina i estrady, jak Dwayne Johnson, co by się nie stało, to on i tak hajs będzie miał i będzie się woził po świecie z odrzutowcem, ze swoją prywatną siłownią, tak, która za nim jeździ, no to no niestety trzeba mieć jaja, żeby wziąć, podwinąć rękawy i zasuwać, tak? Zresztą Dwayne Johnson, jemu z nieba nie spadło, tak? Zasuwał właśnie, zasuwał i to ciężko, a nie zaczął od tego, że wstawiał jakieś switaśne focie na Instagramie i dlatego jest teraz taki, taki sławny, że sobie tam ponawijał sobie coś tam do kamery i stał się sławny. Nie, on stał się sławny, bo zapierdalał. I teraz może zarabiać na tym, że coś tam popierdoli do kamery, tak? A ci wszyscy, kurde, lancerzy to by chcieli właśnie pierdoleniem do kamery osiągnąć jakiś sukces. Owszem, pewnie się da w jakichś dziedzinach, w lepszych czasach, to na pewno się da, bo się dało do tej pory, no ale teraz jest płacz, płacz. Jak to mówi pismo, płacz i zgrzytanie zębów. Kawusia? Bo niestety jest problem. Teraz wszystkie niezależne feministki, to samo, na utrzymaniu swoich sugar daddies są. Bo co? Bo spieprzenia głupot nie da się już utrzymać. Nie da się. Bo jak widzimy, życie weryfikuje, co jest naprawdę ważne. Także teraz też jest dobry moment na zastanowienie się, co jest ważne w waszym życiu i kim tak naprawdę jesteś. Bo jak są ciężkie czasy, wtedy dopiero widać człowieka, jaki on naprawdę jest. A te czasy jeszcze nie są takie ciężkie. Jeszcze nie są takie ciężkie. To jest nic, to co się teraz dzieje. To jest nic w porównaniu z tym, co może się dziać. Co już się działo nieraz w historii. Zwłaszcza naszej. Gdzie ludzie miesiącami siedzieli w piwnicach, żeby przeżyć. Nie oglądali światła słonecznego. Albo okazjonalnie, od czasu do czasu. Wiecie, co to robi z hormonami? A przez przedłużenie tematu, co to robi z psychiką? Samo to, już nie mówię o osobnym obciążeniu psychicznym. Ale nie mam na tipsy, musiałam zerwać tipsy, nie odklejają mi, bo salony nie działają, musiałam tipsy zerwać. Gwiazdy, pseudo gwiazdy. Znani z tego, że są znani, tak? Dobra, można by długo, ale to w zasadzie byłoby cały czas mówienie w inny sposób o tym samym. Generalnie mam ubaw, wam proponuję też mieć ubaw z atencjuszy, z gwiazd internetów, że właśnie widać teraz, do czego się tylko nadają. Żebractwo. Zrobili sobie styl życia z bycia ofiarą w ten czy inny sposób. I tylko daj. Za darmo. Nie za to, że wnoszą jakąś wartość w życiu, tak? Bo tak naprawdę każdy biznes się opiera na daj. Tylko w zamian też coś się oferuje, tak? Ale bo jestem piękna i ładna i wysyłajcie mi hajsę. Bo jestem napakowany i śliczny trener personalny, wysyłajcie mi hajsę. Jest takich paru, których znałem też i osobiście. I teraz się śmieję, bo się skończyły tysiące z lansowania się na eksperta, trenera personalnego, a nawet, kurde, zwykłej deski nie potrafi zrobić, tak? Planka deski gimnastycznej. Nie potrafi ani zrobić, ani nauczyć kogoś robienia tego. Ale jest wielki trener, się lansuje w internetach. Porad udziela, nie? Cała masa takich.
teraz jest ręka wystawiona, daj. Oczywiście rozumiem kluby, tak? No bo są jakieś tam opłaty, wynajmujący lokal, no nie zawsze chcą iść na rękę, jest problem potem, tak? No i co? Więc rozumiem w tej sytuacji, że jest środowisko, że jest, nie wiem co, oczekiwanie, może nawet nie oczekiwanie, tylko jest wyjście z propozycją o pomoc, tak? I rozumiem te kluby, które działały dla swoich ludzi naprawdę intensywnie i teraz, tak? I tylko na składki, na opłaty, tak? A nie tak, jak są niektórzy, bo mu brakuje, bo pod płaszczykiem płacenia na klub to jest lansowanie się dalej swoimi BM-kami i wszystkim innym, tak? Bo się robić nie chce. Ja wiem, że się dupa przyzwyczaja do wygody, do luksusu, no ale to trzeba mieć trochę jaj. Także pozdrawiam Dominika, który, że tak powiem, przelał tą ostatnią kropelkę, dorzucił, że ten materiał, te moje żale, moje żale jednak zostały wrzucone do neta, żebym też mógł się polansować. Także tak. No, normalnie bym powiedział, że zapraszam na szkolenia, ale w tej sytuacji nie mam na co zapraszać. Także mam nadzieję, że sytuacja się szybko rozwiąże i będziemy mogli wrócić do naszych zwyczajowych działań, do naszych zwyczajowych spotkań. Także zapraszam na przyszłość. Zapraszam na przyszłość też do kontaktu prywatnego, osobistego. Też jak najbardziej. Przez telefon się nikt nie zarazi. Chyba, nie wiem. Tak mi się wydaje. Więc moi drodzy, to tyle. Polecam szkolenia Storms, polecam projekt Ranger. Wspólnie mamy kilka fajnych projektów z nimi, z różnymi organizacjami, których nazw nawet nie mogę wymienić, ale kupę fajnych projektów się toczy. No teraz trochę wolniej, ale jak to wszystko się unormuje, czy jak minie, albo jak przynajmniej się wszyscy w tym okrzepną i dojdziemy do tego, co tutaj, co i jak można działać w takich warunkach, to właśnie, to będziecie się powoli dowiadywać, bo są rzeczy, są petarda związane z ogólnie pojętą walką i wyszkoleniem do walki. Także tyle, zapraszam, siedźcie, Facebooki, YouTube, oczywiście oglądających tutaj materiały zapraszam na mojego Facebooka, na mojego Instagrama, tam jest troszkę też, trochę innych treści, troszkę też więcej takich i prywatnych, i innych omówień pisanych, chociaż nie lubię pisać, więc tego nie ma dużo, ale jest trochę tych innych materiałów, no i zapraszam do wrzucania lajków, bo tutaj jest Was blisko 30 tysięcy, na Facebooku, na Instagramie znacznie mniej, także Damian Laszczuk, Instagram, Facebook, wrzucajcie, pomóżcie się szerzyć tej wiedzy, tej wartościowej wiedzy, która, jak już część z Was mówiła, nie raz, nie jednego w różny sposób uratowała. Także to tyle. Rośnijcie w siłę, bawcie się dobrze, dbajcie o siebie, nie wpadajcie przede wszystkim w panikę, to jest ważne. To jest ważne, ale o tym może być osobne nagranie. Także w obecnej sytuacji środki ostrożności jak najbardziej, natomiast nie panikować. Panika jest zła, bo wtedy się nie myśli. Wtedy się nie myśli sensownie, nie myśli się logicznie, popełnia się bzdury. Poza tym przez to życie w panice, w panicznym strachu, zmienia się gospodarka hormonalna, będzie się czuć po prostu jak gówno. A w ciężkich czasach, zwłaszcza w ciężkich czasach, dobry humor to podstawa. Także trzymajcie się żuczki, do zobaczenia.